Dzień dobry i witam serdecznie. John Godson z tej strony. Dzisiaj chciałbym mówić, a w ogóle pozdrawiam z Polski. Od paru dni jestem w Polsce. Bardzo się cieszę. Chciałbym dzisiaj mówić na temat imigracja w Polsce. Imigracja w Polsce. I to mówię jako osoba, który nie tylko jest imigrantem, ale jako były poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 6 i 7 kadencji, jako osoba, który jest Polak z wyboru, jako osoba, który tutaj mieszkał przez 25 lat i nadal będzie mieszkał. I chciałbym po prostu mówić troszeczkę na ten temat. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że bardzo dobrze, że Polska jest przeciwko paktu imigracyjnego. Gratuluję za tą decyzję i poprzedniej, i obecny rząd. Uważam, że trzeba temu paktu przeciwstawić, że nie, to jest pułapka tak naprawdę. Pakt migracyjnego, który został przyjęty przez Unię Europejską, jest pewnym sposobem pułapką. Dlaczego ja tak uważam? Po pierwsze, dlatego, że jest brak kontroli. Jest brak kontroli, kto przyjeżdża, kto pozwolimy i tak dalej. Więc wszelkie rodzaje osoby, chciane, niechciane, mają wyjścia. Jak tylko są, że trzeba ich przyjąć. A więc brak kontroli. Po drugie, większość tych osób tak naprawdę to jest osoby, które mają niski poziom adaptacji. Często to są osoby niewykształceni, osoby nie mające zdolności do przyswajania nowej kultury i adaptacji nowej kultury. Po trzecie, uważam, że to doprowadzi do powstania enklawy. Enklawy biedy, enklawy kulturowe, rasowe, tak jak to ma miejsce na przykład w Francji. I co z tego wyniknie po czwarte? To doprowadzi do konflikty na tle kulturowe, rasowe. I to dlatego uważam, że przyjąć tego paktu nie wolno. A co warto zrobić? Uważam, że po pierwsze trzeba wykorzystać ta ogromna kwota, który jest dla pomocy rozwojowej oraz polska pomoc, aby walczyć z powodów powstawania tych nielegalnych migracji. Nie ma co ukrywać, że kiedy są dwie rejony, czy dwie regiony, jeden jest bogaty, druga jest biedny, będzie takie przepływ ludzi od biedny do bogaty. Ale można to walczyć w tym miejscu, w tym regionie, gdzie ludzie są biedni. Wykorzystać ten pomocy rozwojowe, aby powstawały nowe miejsca pracy, aby budować lepsze warunki, tak aby ludzie byli tam, gdzie są, a nie wyjeżdżali ze względu na biedy, ze względu na wojnę, ze względu na sytuacje klimatyczne i tak dalej. Po drugie, uważam, że warto ponad partiami politycznymi opracować i implementować polską politykę imigracyjną i integracyjną. Kiedy byłem posłem, był taki dokument opracowany,
byłem też konsultowany w powstanie tego dokumentu. Nie wiem, co się dzieje z tym dokumentem dzisiaj. Warto ponad podziałami politycznymi opracować dalekosiężny politykę imigracyjną i integracyjną. Nie ma co ukrywać, że Polska i Europa potrzebuje imigrantów. Ze względu na niską dzietność oraz szybkie starzejące się społeczeństwa, a na odwrót w tych krajach, na przykład w Afryce, dzisiaj jest około 1 300 000 000 ludzi, a w 2050 rok to będzie około 2,5 miliardów ludzi. Tak samo, jeżeli chodzi o Nigerię. Dzisiaj jest około 230 milionów ludzi. 2050 rok to będzie około 420 do 450 milionów ludzi. A większość tych ludzi to są osoby poniżej 25 roku życia. A na odwrót jest w Europie, gdzie społeczeństwo się starzeje. Według badania Europa będzie potrzebował w 2050 rok około 107 milionów imigrantów do pracy. Ale nie można pozwolić, żeby to było byle kto. Trzeba doprowadzić do tego, żeby to było chciane. Migrantów, osoby wykształceni, studenci, bo studenci są jeszcze w tym wieku, kiedy się uczą, nauczą się języka, nauczą się kultury, tak? A więc osoby wykształceni i osoby mające zestaw umiejętności potrzebny na rynku pracy w Polsce. Tak, a więc uważam, że to jest bardzo ważny temat. Nie można od tego uciekać. Nie możemy jak stróż chować głowę w piasku. To jest sprawa, którą trzeba odważnie rozwiązać. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, czy chcieli na ten temat porozmawiać, na końcu jest mój kontakt. Pozdrawiam. Pa, pa.